podjąłem decyzję o zawieszeniu mojej kariery. To nie jest tak, że nie chcę skakać, bo to jest tak, że kontynuowanie mojej kariery nie ma po prostu sensu. Wielu ludzi z otoczenia po prostu chce mnie zniszczyć jako zawodnika. Te decyzje i te kłody są mi rzucane od dłuższego czasu pod nogi. Jestem na każdym kroku pomijany, poniżany i traktowany gorzej niż tło. Sytuacją, która uświadomiła mi już tak naprawdę, bardzo chce mi się zniszczyć jako zawodnika, była sytuacja o wyborze ekipy, która ma jechać do Kitzbühel-Neustadt na Puchar Kontynentalny. Skakaliśmy na stoczni w Zakopanem przed Sylwestrem. Dawałem takie odległości w granicach 125-126 metrów. Kolega Andrzej stękała, skakał w granicach 105, może 110 metrów. I ja niestety nie dostałem powołania na te zawody. Więc ta sytuacja pokazała mi tak naprawdę, jak bardzo chce się mnie zniszczyć w tym otoczeniu za te kilka słów prawdy. Przedstawię wam dwa fakty, które miały wpływ na to, jaką ostatnio podjąłem decyzję. Sytuacja numer 1 jest z roku 2016, do tego roku wystarczy, że się cofniemy do lata. Jesteśmy w Hintzenbach na wspólnym zgrupowaniu kadry A i kadry B. Tam mamy rozegrany na koniec zgrupowania sprawdzian wewnętrzny na stoczni. Ja zająłem tam trzecie miejsce. Pomimo tego, że do letniego Grand Prix w Courchevel skaczę cały czas dobrze, na te zawody z niewyjaśnionych przyczyn nie dostaję powołania. Kolejna sytuacja numer 2, letni Grand Prix we Wiśle. Tutaj skaczę tylko i wyłącznie dlatego, że jest kwota krajowa i nie ma w tym momencie gdzie indziej nigdzie zawodów niższej rangi, gdzie można by było mnie na nie wysłać. Skaczę tutaj dobrze, zajmuję siódme miejsce, jestem drugi z Polaków, wygrywa te zawody reprezentant Polski, a na siódmym miejscu jestem, tak jak powiedziałem przed chwilą, jako drugi z Polaków. Na kolejny konkurs letniego Grand Prix Hintertarten znowu z niewyjaśnionych przyczyn nie dostaje powołania. Zajmuję siódmą pozycję. W zamian za to otrzymuję prezent w postaci degradacji na zawody trzeciej ligi Pucharu FISCUP w Kuopio. Tam dwa razy te zawody wygrywam. Odbywają się tam też zawody letniego Pucharu Kontynentalnego, gdzie zajmuję szóste i czwarte miejsce. Przyjeżdżam do domu, rozpakowuję rzeczy, piorę, pakuję z powrotem, wyjeżdżam do Japonii w daleką 30-godzinną podróż. Jest zmiana strefy czasowej, na karku mam już maraton startów cały praktycznie tydzień. I mówię o tym dlatego, że ktoś sobie to bardzo sprytnie zaplanował i wysłał mnie na tydzień startów do Finlandii i później szybki wyjazd do Japonii, gdzie byłem posłany, tak szczerze powiedziawszy, tylko i wyłącznie na stracenie, a inni zawodnicy w tym momencie odpoczywali. Panie Adamie, pan jest dyrektorem Polskim Związku Narciarskim, tak? Pan za coś bierze tam pieniądze, więc mam tutaj taką prośbę do pana, aby to pan może powiedział te nazwiska tych ludzi, którzy próbowali mi przez te lata zaszkodzić, którzy próbowali mi przez te dwa lata zniszczyć, bo tak jak mówię, bardziej by to przystawało może panu, bo to chyba raczej leży w pana gestii, żeby się z tym problemem jakby rozprawić, z tymi nieuczciwymi ludźmi. Panie Adamie, niech pan nie straszy, tak jak ostatnio pan straszył w mediach, że mogę się przeliczyć, bo wie pan bardzo dobrze o tym, że nie powiedziałem jeszcze wszystkiego. Jeżeli zacznę mówić, to wtedy dopiero może się zrobić niektórym ludziom otoczenia bardzo ciepło i nieprzyjemnie, także prosiłbym głupio nie straszyć. Niech pan nie mówi w mediach, że dzwonił pan do mnie wielokrotnie, bo to ja dzwoniłem do pana i próbowałem rozwiązać tą sytuację wtedy, jak człowiek z człowiekiem. Powiedział mi pan wtedy, że nie rozumie pan tej sytuacji, ale rozumie pan mnie. Także dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam.